dobry. Dzisiaj naszym gościem jest Dominika Wisła. Dzień dobry, Dominiko. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Łączymy się z Cieszynem. Mam pierwsze pytanie takie, bo chciałbym to wszystko jakoś ułożyć chronologicznie. Najpierw była cukrzyca, tak? Tak, najpierw była cukrzyca, którą dostałam w wieku lat 10. No jak wyglądało twoje dzieciństwo z tą cukrzycą? No, było ciężkie. To cukrzyca jednak to są ograniczenia. Wtedy wstrzykiwało się jeszcze insulinę za pomocą strzykawki, naciągało się z fiolki tą insulinę. Ja mówię, kułam się 6, 7, 8 razy dziennie. To samo z poziomem cukru, czyli z palca. To też było mniej więcej tyle samo ukłuć. No było ciężko. Na pewno też pilnowanie swojej diety, nie? Tego, co pijesz, co jesz. Tak. No. I ta cukrzyca się niestety, ten stan pogarszał się, twój stan zdrowia, tak? Bo wiem, że gdzieś i chyba wzrok i trochę serce też nie do końca współpracowało. Możesz o tym opowiedzieć? Jasne. No w wyniku tej cukrzycy po prostu zaczął wysiadać mi wzrok. W pewnym momencie było już tak źle, że trafiając do okulisty, czytając litery z tej tablicy, widziałam największą literę E. Nie potrafiłam przeczytać rozkładu jazdy autobusów. No po prostu byłam ślepa. Cukrzyca uszkodziła te drobne naczynia krwionośne w oku, no i tak się po prostu stało. No nie mówiąc o takich prozaicznych rzeczach typu nadjeżdża autobus i nie widać linii numeru, prawda? Tak. Zdarzyło mi się kilka właśnie takich pomyłek, w sensie, że wsiadłam nie do tej linii. A układ naczyniowo-sercowy, że to tak nazwę, mądrze? Choć nie wiem, czy to dobra nazwa. Wydaje mi się, że dobra. Po prostu cukrzyca, jak się okazało, już na stacji dializ po prostu na tyle uszkodziła moje serce, moje żyły, że stwierdzono po prostu niewydolność serca, taką dość poważną miażdżycę. No i trafiłam pod nóż i po prostu wykonano mi bypassy. Co jakby wykonuje się osobom starszym. No właśnie, właśnie. A to spotkało cię jako nastolatki wszystko. No i dobrze. No. Te bypassy to już było w wieku lat 33, więc no, to już nie była taka nastolatka. No okay. Taka... 19 plus. Taka właśnie, 19 plus, tak. I powiedz mi, widzę, że ci pogoda ducha dopisuje i humor, to bardzo dobrze. W pewnym momencie musiałaś być dializowana, tak? Już nie oddawałaś moczu, tylko po prostu były to dializy. Czy możesz o tym opowiedzieć? Ile razy w tygodniu? Więc dializoterapia odbywała się 3 razy w tygodniu po 4 godziny. Pacjenci leżą po prostu, nie bez ruchu, ale no raczej jakby w jednej pozycji leży się przez 4 godziny. Czasem jest to krócej. No jest to dość ciężkie przeżycie. I w tym czasie też studiowałaś ratownictwo? Nie, akurat robiłam szkołę w kierunku terapeuta zajęciowy. Aha, okej, tak właśnie, terapeuta zajęciowy. I co, i w pewnym momencie już rozumiem te nerki, no oprócz tego, że nie pracowały, bo byłaś dializowana, to już przestało mieć sens, tak? To znaczy w pewnym momencie musiałaś mieć przeszczep nerki. Znaczy trafiając na stację dializ, w ogóle od początku było powiedziane, no, że jestem osobą młodą, że najlepszym wyjściem i rozwiązaniem z tej sytuacji byłby przeszczep nerki. Z tym, że do przeszczepu trzeba uzyskać jakby szereg badań, robi się kwalifikacje, no i jeśli tą kwalifikację się dostanie, czyli wykonując wszystkie badania, gdzie lekarz wypowiada się, że tak, mogę iść do przeszczepu, dostaje się później list z takiej krajowej bazy i wtedy już wiadomo, że jest się na tej liście oczekujących na rząd. A czas, jaki upłynął od twojego starania się do momentu, do 1 lipca 2020 roku, kiedy otrzymałaś to drugie życie w postaci nerki?
Ja miałam stosunkowo dużo szczęścia, dlatego że moja droga nie była długa. Znam osoby, które czekają kilkanaście lat. Ja od samej kwalifikacji, czyli dostania tego listu, czekałam jakieś 3 miesiące. To jest stosunkowo bardzo niedługi okres. No to tak, to. I co, zadzwonił telefon w pewnym momencie, tak? I musiałaś już no, być w Katowicach, tak? Czy jak to wyglądało? Bo najpierw byłaś leczona, dializy były w Cieszynie, a już cała sprawa z transplantacją była w Katowicach. Tak, udało mi się dostać do Katowic akurat. Więc zawsze nas jako pacjentów uczulają, że jeśli dostaniemy już ten list, jeśli już jesteśmy wpisani na tą listę, walizka musi być spakowana, bo tak naprawdę nie wiadomo, kiedy ten telefon nadejdzie. No więc akurat w moim przypadku to było w nocy, bodajże pierwsza 29, chyba tak mi się zapisało na telefonie. Właśnie zadzwoniła pani doktor, że jest dla mnie narząd. A to było pewne? Słucham? To było pewne, że na pewno będziesz miała przeszczepioną nerkę? Czy była też taka szansa niestety, że może się nie udać, czy coś? Oczywiście, że może się nie udać, bo jadąc tam mogę być chora, mogę dostać gorączkę. Jakaś taka sytuacja losowa, która wyłącza jakby mnie z tego przeszczepu. Dlatego zawsze też wzywa się jakby więcej osób. Ktoś jest w rezerwie i ktoś odjeżdża po prostu z powrotem do domu. Ale wszystkie testy były negatywne, to znaczy pozytywne w tym znaczeniu, że byłaś zdrowa, tak? Bo miałaś na pewno też na koronawirusa test? Tak. Na koronawirusa. I nastał ten 1 lipca 2020 i w sumie teraz można powiedzieć, że masz 3 nerki, tak? Dobrze to rozumiem? Tak, dlatego że swoje nerki mam, nikt ich nie wyciął, są we mnie w środku, a tą nową przeszczepioną mam po prostu po prawej stronie, jakby to, nie wiem, nazwać, no, na brzuchu, gdzieś między pachwiną a pępkiem. I dawca to był człowiek martwy, tak? To już był człowiek, tak, który tak, to był dawca zmarły, tak. Tak. Nie miałaś takiej opcji, żeby jednak wśród żyjących, czy cały czas się, jak gdyby, nie wiem, jak to wygląda, czy jak można powiedzieć, znaczy, o tym, czy nie szukaliście też dawców, ty i lekarze, gdzieś wśród osób, które są ci spokrewnione z tobą na przykład? Znaczy, moja pani doktor prowadząca zapytała mnie, czy ktoś z rodziny nie byłby w stanie oddać mi tej nerki. Na pewno jest to droga szybsza. Ale moje siostry też są jakby obciążone genetycznie, a zresztą bałabym się, że ta operacja też w ich wypadku może się nie udać, coś może później tak. Jednak to jest operacja na żywym organizmie, zawsze, nie wiem, może wystąpić jakiś krwotok, jakieś zakażenie, ktoś może tego po prostu nie przeżyć. Więc dlatego opcja z dawcą zmarłym po prostu wydawała się lepszą opcją w tym wypadku. I ten dawca zmarły, ty nie wiesz nic o nim? Czy jest starszy, młodszy, czy był? Możesz coś zdradzić na ten temat? Jedynie na wypisie pisze, ile dawca miał lat i czy był kobietą, czy mężczyzną. Jakby gdzie mieszkał, w jakim wypadku zginął, jak nazywa się jego rodzina, jak on sam się nazywa. Tego nie możemy wiedzieć. A możesz zdradzić, czy był kobietą, czy mężczyzną? Był mężczyzną, akurat. A podrążę jeszcze młodszy, czy starszy, czy już mam nie drążyć i się przymknąć, mówiąc? Troszeczkę młodszy. Dobrze. Troszeczkę. Dobrze. To już nie drążę. Powiedz mi jeszcze, bo to jest tak, bo tamten człowiek miał dwie nerki. Jedna powędrowała do ciebie, a druga do kogoś innego, czy jak to jest? Tak, druga wędruje jakby do mojego brata bliźniaka lub siostry bliźniaczki. A ty znasz tego brata bliźniaka lub siostrę bliźniaczkę? No niestety nie, ze względu na właśnie COVID i te wszystkie zawirowania, no nie mogliśmy się stykać, spotykać, no bo to też jest ryzyko. Jasne, rozumiem. Kto cię wspierał w tych trudnych momentach od samego początku prawie, że no do teraz, do października?
Rodzina, znajomi, przyjaciele, partner. Mhm. A czy chcesz komuś podziękować, bo tutaj jest taka możliwość. Nie możemy tutaj zapomnieć, że osoby, które mnie wspierały, to również jest personel medyczny Częsińskiego Szpitala, oddział nefrologiczny, stacja dializ, lekarze, pielęgniarki ze stacji właśnie, zawsze służący jakby dobrą radą. Oddział kardiologiczny w Cieszynie, który jakby pomógł mi przeprowadzić w ogóle tą operację kardiochirurgiczną, bez której ten przeszczep na pewno by się nie odbył, bo moje serce w tym momencie było tak mało wydolne. Oczywiście również chciałabym podziękować panom z kardiochirurgii, lekarzom z Katowic, z Ligloty, którzy właśnie mnie zoperowali, no oraz wszystkim całemu zespołowi temu transplantacyjnemu, który podjął się przeszczepienia tej nerki. No tak, wielki szacunek, bo w tak trudnych warunkach, i nie mówię tylko o całej pandemii, ale po prostu o twojej sytuacji też zdrowotnej i o tym wszystkim. A teraz masz na pewno jakąś dietę, jakieś też ograniczenia pewnie w napojach, czy jak to wygląda? Znaczy się tak, teraz w napojach nie mam ograniczeń, ze względu na to, że jestem jakby chora na cukrzycę, nie piję coli i słodkich napoi. Teraz można sobie właśnie pozwolić na więcej wody, żeby ta nerka działała. Co innego jest z osobami dializowanymi, które wypijają pół litra dziennie właśnie. Jem zupy, których nie jadłam dializując się, ale nie używam soli. Jednak o ten narząd, który został przeszczepiony, trzeba dbać, żeby wytrzymał jak najdłużej. Tak, trzeba dbać, żeby wytrzymał jak najdłużej. Właśnie taka kwestia jest jeszcze, bo to nie jest tak, jak niektórym się wydaje, myślę, że to już tak na zawsze i do końca życia będziesz miała tę nerkę, prawda? Przez najbliższe 60 lat, czego ci życzę, bo to no, jak to wygląda? Niestety nie. Jakby wszystkim wydaje się, że jeśli już ten przeszczep się odbył, to już jesteś zdrowy, jest w porządku, jest fajnie. Nie do końca niestety tak jest, z tego względu, że ten organ nie wytrzymuje jakby całego mojego życia. Na pewno trafię jeszcze na nie jeden przeszczep, przynajmniej tak mi się wydaje, dlatego że mówi się mniej więcej, że ta nerka wytrzymuje od 7 do 10 lat, ta od dawcy zmarłego, więc jakby liczy się z tym, że no niestety dalej, kiedyś w niedalekiej przyszłości trafię na stację dializ i znowu będę czekać na kolejny przeszczep. I znowu będziesz musiała przeżywać to wszystko. A jak się teraz czujesz, powiedz? Czasem lepiej, czasem gorzej. Co byś powiedziała tym wszystkim osobom, które czekają na przeszczep, nie tylko nerki, ale jakiegoś narządu innego? Że warto czekać i warto walczyć o to lepsze jutro. Mhm. Ładnie powiedziane. To lepsze jutro mam nadzieję, że po prostu jest u ciebie, będzie jeszcze lepsze. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. To jest cenna dla mnie rozmowa, myślę, że dla wielu słuchających i oglądających. No, życzę ci wszystkiego dobrego, najważniejsze to zdrowia, a może jak w jakiejś perspektywie przyszłej pracy, bo jak jest zdrowie, to później człowiek myśli też o innych rzeczach. Nie wiem, czy ty masz jakieś plany, czy nie. Znaczy, no tak, chciałabym podjąć pracę, no po prostu w wyniku tej choroby jakby straciłam zatrudnienie, więc no, myślę, że no, muszę zacząć wszystko od początku znowu. No tak. 1 lipca 2020 to ta lepsza połowa twojego życia, żeby to, co ja mówię, lepsza część twojego życia. No to będą moje drugie urodziny. Właśnie, twoje drugie urodziny. Nie mówimy, kto ile ma lat i tak dalej. Dobrze, to w takim razie bardzo ci dziękuję, życzę państwu dobrego tygodnia i dużo, dużo zdrowia wszystkim. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.